Witajcie, witajcie moi kochani, jesteśmy w Pepko na przeglądzie. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o lajkowaniu, skomentujcie ten film i oczywiście udostępniajcie gdzie się da. Na początek mamy za 6 zł takie rękawice. One są, jak widzicie, w tych wszystkich pięknych świątecznych kolorach. Pokażę Wam tutaj kilka nowości. Tu mamy takie jajeczka, możecie sobie zakupić na świąteczny stół za 15 zł. Tu są jeszcze takie miseczki. Można sobie, zobaczcie, kupić wszystko, zrobić fajny komplecik. I te miseczki mamy za 20 zł. Więc tak to wygląda, ale poczekajcie, bo ja coś tutaj widziałam fajnego, fajna nowość. słuchajcie, to jest małe pepko nasze. Niektórzy mówią, że właśnie w waszych małych sklepach, takich w mniejszych miasteczkach, nie ma fajnych rzeczy. 22 zł. Raz, dwa, trzy koszyczki yy, możecie sobie zaku zakupić, i też zrobić fajne jakieś rzeczy na wielkanoc, ale jeżeli chodzi o te Małe nasze sklepiki to ja zawsze, jak tutaj wpadnę, to widzę coś, e, widzę coś fajnego, więc e, no ja nie narzekam. Chociaż wiadomo, że jak pojedzie się gdzieś do jakiegoś większego miasta, gdzieś do jakiejś galerii, no to tam tych rzeczy jest e, na pewno więcej: jest więcej nowości, są limitowane edycje e, i tak dalej. Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj takie, zobaczcie, do jajeczek zajączki. Dwie sztuki kosztują 15 zł. Więc tak to wygląda. Obok mamy solniczkę i pieprzniczkę, ale to już wszystko wam pokazywałam, tylko nie wiem, czy Wam kubeczki pokazywałam. Proszę mi tutaj pisać, czy wam pokazywałam takie piękne kubeczki. I ten kubeczek mamy w cenie, już wam mówię, 15, 15 zł. No i to są takie kubeczki typowo świąteczne. Ok, co my tutaj jeszcze? Co my tutaj jeszcze mamy? Idziemy, idziemy dalej. Zaraz zerkniemy. Tu półeczka z jakimiś e, zapachami, świecami. Ale tutaj widzę jakieś fajne, e, fajne firanki, fajne zasłony. Tu mamy takie dwie sztuki. już Wam pokazuję. 135 na 260 cm za 100 zł. Dwie sztuki, słuchajcie. Więc fajnie, takie wiosenne. I tu są bardzo ładne, e, bardzo ładne e, zasłony. Słuchajcie, też dwie sztuki. 135 na 260 za 90 zł, więc dwie sztuki to też jest świetna cena. No i jej, mam nadzieję, że zaczną robić na taśmach, bo ja już nie mam tutaj, e, gdzie wieszać, właśnie takich, a czy mam e, gdzie wieszać, bo szczęśliwszy w pokoju, ale w salonie mam już taką, wiecie, na, na te żabki. 10 zł kosztują takie e, fajne podkładki na stół. Oczywiście możecie później je pewnie delikatnie wyprać, jakby coś tutaj się pobrudziło. w szarym i w zielonym kolorze, więc to też są takie fajne nowości, których nie widziałam w większych sklepach, a tu u nas w tym małym sklepie są. Tu mamy takie podkładki, i te podkładki są takie typowo plastikowe, jak widzicie, biało-złote. I zaraz zobaczymy, jaka jest cena. 5 zł kosztują 4 sztuki więc cena jest po prostu świetna. Ja wiem, że moja mama na przykład lubi takie podkładki kupować, i ona sobie zawsze kupuje takie 4 sztuki. I po prostu sobie częściej je wymienia, bo jak już gdzieś tam się pościerają, to ona te wyrzuca i kupuje sobie nowe. Dobra, co my tutaj mamy? Jak widzicie, bardzo, bardzo dużo koszy, koszyczków, tam jakieś dywaniki do łazienki, czy coś jest nowego do łazienki? Niestety nie ma, ale są nowe poszewki. Zobaczcie, ile nowych poszewek, więc już zaczynamy, już Wam pokazuję. Bardzo się cieszę, bo dawno nie było. 12 zł, 45 na 45 cm. I tutaj to wygląda jak taka skóra yy, węża, Krok, krokodaila. Dobra, następna. Za 12 zł, 45 na 45. Tu jest ta z kolekcji świątecznej. Słuchajcie, 12 zł, 45 na 45 cm. Taka w kwiatki. Z jednej i z drugiej strony kwiecista, no i ta też jest fajna, właśnie ta, ta jest taka jak ta pierwsza za 15 złotych, e, tylko tutaj troszeczkę inne wzorki, ale fajne to jest powiem Wam, z drugiej strony jest gładziutka, więc jeżeli Wam się z jednej nie podoba, no to możecie sobie tak e, drugą stroną po prostu położyć. Tu mamy za 15 złotych, też takie same wymiary i żółta z takimi, zobaczcie, kolorowymi frendelkami na naokoło. Tak się prezentuje z jednej z drugiej strony, taka sama. Poczekajcie, muszę tu zostawić porządeczek. Tu mamy taką za 12 zł. Tak wygląda. Następną to wam ostatnio pokazywałam, to już nie będę. I tu mamy jeszcze taką za 17. Zaraz zobaczymy wymiary. 40 na 40. I tu też jest takie, tu też jest takie, o matko. Tu są takie frędzelki, no i tutaj jest ta szaro-złota, którą wam ostatnio też pokazywałam. Zobaczcie ile tutaj ile tutaj zielonych zielonych dodatków, zielonych dekoracji. jest tego, jest, jest tego naprawdę sporo. I pięknie to wygląda. Różne takie kolory zieleni. Ja lubię tak patrzeć na takie półeczki. Na żywe, jak i właśnie na takie sztuczne roślinki. Ale co my tutaj mamy? A, właśnie, pokażę Wam jeszcze, bo ktoś chciał, krzyczał, gdzie ja tak zachwalałam którą tą osłonkę. Więc tu, proszę bardzo, zachwalałam tą piękną osłonkę, która jest w cenie 15 zł. Są jeszcze białe. Jak widzicie, tutaj już białych nie ma. Zostały 2, 4, 5 fioletowych. Lecimy na następną półkę. Proszę bardzo, my jesteśmy tutaj. I tutaj mamy nowe szklanki i te jasne wam pokazywałam. One są. Ja mam podobne, tylko trochę takie szersze w domu i one są po dyszku. Także tutaj macie zadychę jasna. I nie widziałam jeszcze nigdzie takich, więc tu macie jeszcze niebieskie, więc naprawdę warto jest zaglować, zaglować. Zaglądać, zaglądać miałoby być, a nie zaglować. Zaglądać do takich mniejszych sklepików. Są też plusy takich mniejszych sklepów, bo w tych mniejszych sklepach, w mniejszych miastach nie ma takiego przemiału ludzi i po prostu te rzeczy nie są tak szybko wykupowane jak w tych większych sklepach, więc wiecie, no też są plusy i minusy, nie? Tych zakupów. Dobra, jesteśmy jeszcze na, yy, na półeczce wielkanocnej, świątecznej. Za 30 zł możecie kupić taką dużą matę. Yy, one chyba już kiedyś były, dobra. Następnie mamy łapki w kształcie takich mufinek. I już Wam pokazuję, jaka jest cena takiej łapki, dyszkę kosztuje, ale są tu łapki też, które mogę Wam polecić które mam w domu i używam. Ja mam akurat szare, tam chyba na końcu są szare. Tu mamy w kolorze zielonym, dwie sztuki za dychę, więc to jest w ogóle fajna cena, bo jak widzicie, tam jedna kosztuje dychę. Tu są różowe i tam są właśnie szare. Ja mam szare, ale chyba mam trochę jaśniejsze. Ale naprawdę mogę je polecić. One są fajne. Nie patrzcie na mojego środkowego palca, ponieważ dzisiaj straciłam paznokcia. Więc wybaczcie to. Jeżeli ktoś, komuś to przeszkadza, to przepraszam. Tu mamy taką foremkę. Będę go trochę chować, żeby was tutaj nie raziło. 25 zł to, to kosztuje. Taka z przykryciem. Zobaczcie, nie musicie się nic martwić. Później jakiejś foli szukać, albo jak nie ma foli, a trzeba przykryć, żeby nie prześmierdło, na przykład ciasto od, słuchajcie, od, od cebuli w lodówce. No to tutaj macie gotowy po prostu już produkt, nie? 25 zł kosztuje taka taka tacka do przechowywania ciasta albo jakiegoś w ogóle jedzenia. Idziemy na następną półkę. Matko, jak to szybko wszystko leci. Poczekajcie, tam są worki na śmieci, jakieś pudełka, to już Wam pokazywałam. 12 zł, 75 na 62 na 15 cm. Co to jest? Słuchajcie, do szuflady chyba jakieś coś. 12 zł kosztuje, nie wiem, czy mówiłam, ale tu są jeszcze te, te organizery takie do szafy, 25 zł e, kosztuje, to, to znaczy ja mówię do szafy, bo kiedyś to miałam w szafie powieszone jako półeczkę, akurat nie tą tutaj stąd, tylko taką, którą kupiłam sobie kiedyś, e, jak mieszkałam w UK. E, no, piękne stroiki, jejku, albo oni ich mają tak dużo, albo nikomu się nie podobają, mi się na przykład bardzo podoba ten stroik, poczekajcie, kosztuje 25 zł. Yy, mi się naprawdę bardzo podoba o i te tulipany, które były w tamtym roku które poszły jak świeże bułeczki one są tak jakby trochę, takie jakby gumowe i kosztowały kosztują 8 zł zobaczcie, tak wyglądają jakbyście widzieli bo były bardzo popularne w tamtym roku przed świętami yy, i bardzo szybko poszły, oh my god mój pazur, ale ok każdemu się chyba zdarzyło stracić pazura Następnie mamy taką długą gałąź, którą możecie gdzieś zaczepić, nie wiem, na przykład jak ktoś ma schody, to pięknie, to będzie wyglądało na schodach, naprawdę fajnie. I tutaj to kosztuje 30 zł. Girlanda, tak? Girlanda. Zabrakło mi tego słowa, ale już doczytałam. Girlanda nie musi być tylko Bożonarodzeniowa, może być też Wielkanocna, więc to też takie fajne rozwiązanie. Idziemy tutaj do ogrodu trochę. Słuchajcie, może coś nowego wam pokażę. A już widzę, że dojechały te lampki. Polecam Wam naprawdę z całego serducha. I ja mam te kulki i fajnie świecą. O, ja mam takie, przepraszam, że paluchem. I tu ostatnio Wam pokazywałam. Nazywałam te kolorowe. Ja mam te z ciepłym światłem. I tu są jeszcze te 12 sztuk, ledowe. 12 w paczce. Zaraz zobaczymy, jaka jest cena. One też kiedyś kosztowały, nie wiem, po 2 zł, po 3 zł, teraz 3,33 wychodzi. 4 dychy, cała paczka. Więc myślę, że fajna cena, bo ostatnio były po 5 po 6. To naprawdę się opłaca, jeżeli po 3,30 wychodzi sztuka. Ciekawa jestem jak z jakością tych lampeczek. No i oczywiście półeczka taka wiecie, taka ogrodowa, doniczkowa, ale tu wszystko wam pokazywałam, więc lecimy dalej. No i słuchajcie, wjeżdża taka piękna różowa kolekcja rzeczy do sprzątania. 5 zł kosztuje taka szczotka silikonowa. Ona z tej strony jest taka silikonowa, te włosy też ma silikonowe. Ciekawa jestem, do czego ona jest tak naprawdę, co można nią szorować, co można nią czyścić, więc dajcie mi znać. Tutaj również za 3 złote, słuchajcie, już produkt za 3 złote możecie kupić sobie taką ściągaczkę do mycia okien, na przykład, albo jak ktoś ma kabinę do ściągania właśnie tej wody w kabinie. Bardzo leciutka, naprawdę taka poręczna. No, i ostatnio Wam też pokazywałam tą szczotkę, że znalazłam i. Ta szczotka kosztuje 15 zł i do niej się wlewa płynu i ma jeszcze, yy, ma jeszcze dwa, dwa dodatkowe takie, wiecie, yy, te szczoteczki, dwie dodatkowe szczoteczki, gdzie możecie sobie po prostu wymienić, jak Wam się zużyje. 15 zł kosztuje taka różowa... Yy, Taki organizer jakby do skarpet, że wieszacie sobie skarpety i suszycie. Suszarka po prostu, o może nie organizer. I za 30 zł możecie kupić taką michę składaną. One są fajne, bo tutaj sobie wypychacie, później po użyciu po prostu ją składacie i zajmuje mniej miejsca niż normalna, tradycyjna miska, którą zawsze trzeba gdzieś upchnąć. A jak ktoś ma mało miejsca, to po prostu to jest, wiecie, no, taki rewelacyjny, rewelacyjny, pomysł. Ok, co my tutaj jeszcze mamy? Pudełka, pudełeczka? Kurczę, czy ktoś mnie prosił o pudełka? Coś ostatnio czytałam. Dajcie mi znać w komentarzu. 20 zł kosztują takie dwie miseczki. Co to za miseczki są? Ach, tutaj są, to jest taki durszlak. Okej, okay, wygląda jak łabędź. A, bo ten ma buziła takiej kaczki, zobaczcie. Kaczki czy łabędzia? Dobra, zobaczymy czy są jeszcze jakieś tutaj fajne rzeczy, które mogłabym Wam pokazać. Nowe, bo fajnych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I co my tutaj jeszcze mamy? Jak widzicie bardzo dużo takich łyżeczek drewnianych. Dużo takich dodatków do domu. O, papiery są do pieczenia. Te folie, które Wam zawsze polecam. No, tutaj u nas w tym pepko jest dosyć mało garnków, ale ostatnio wam pokazywałam, więc też możecie wpaść sobie na tamten przegląd. Wczoraj wrzuciłam ciuchy damskie i męskie, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Wam dziękuję z całego serducha. Dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję, że udostępniacie, że lajkujecie. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.